Rolnik szuka żony, kiedy finał popularnego programu. Znamy datę. Którzy uczestnicy odnajdą prawdziwą miłość? Rolnik szuka żony to jeden z najchętniej oglądanych reality show. Teraz widzowie śledzą losy uczestników 8 edycji programu. W tym sezonie emocji nie brakowało. Kiedy zobaczymy finał hitu TVP? Rolnik szuka żony to program, który ma licznych fanów, ale budzi też sporo kontrowersji. Formuła jest prosta, uczestnicy to samotni rolnicy i rolniczki, którzy nie mogą doczekać się małżeństwa. Spośród całej puli zgłoszeń wybierają osoby, które najbardziej im odpowiadają i zapraszają je do swoich gospodarstw. Rolnik szuka żony, kto znajdzie prawdziwą miłość w 8 edycji. Wybranki wprowadzają się do domu na wsi, oczywiście w towarzystwie kamer. W takiej sytuacji nie trudno o nieporozumienia i konflikty, tak było na przykład u Marty i Pawła. Ale podczas ostatnich edycji przekonaliśmy się, że w reality show zdarza się też znaleźć miłość. I na to właśnie liczą tytułowi rolnicy. W tym sezonie śledzimy losy Elżbiety, Kamili, Krzysztofa, Stanisława i Kamila. Czy uda im się spełnić marzenia o małżeństwie? Podczas tej edycji nie brakuje emocji, finał zapowiada się więc bardzo ciekawie. Już teraz możemy się spodziewać kilku szczęśliwych zakończeń. Sporo działo się m.in. u Kamila, jego relacja z Izą aż kipiała od emocji. Ostatecznie jednak rolnik wybrał inną kandydatkę. Elżbieta, czy silna kobieta znajdzie męża w reality show? Skoro o emocjach mowa, wiele ich budzi też postać Elżbiety. To silna rolniczka, która nie bała się zagonić swoich kandydatów na męża do pracy w gospodarstwie. Nie wszystkim widzom jednak odpowiada jej temperament. Czy Elżbieta znajdzie partnera, który doceni jej mocny charakter? Czy tą osobą będzie Marek? Na te pytania powinien odpowiedzieć finałowy odcinek serialu. TVP zapowiedziało jego emisję na 19 grudnia. Wtedy dowiemy się, jak zakończą się losy uczestników 8 edycji programu Rolnik Szuka Żony.